Cześć. Witaj w siódmej części mojego Mr. The Vloga. Dzisiaj jest sobota. Już jest dość późno. Wcześniej nagrywałem, bo byłem troszkę zajęty. Robiłem sobie taką konstrukcję tutaj. Między innymi. Tu pójdą płytki. Takie jak tam. Chciałem dzisiaj te płytki dalej kontynuować i kłaść. Niemniej jednak okazało się, że pada, a cięcie wykonywałem na zewnątrz, więc dałem sobie spokój. Dzisiaj też rezerwowałem pokój w Gdańsku, gdyż 14 i 15 czerwca odbyła się tam konferencja SecVault University, w której uczestniczę. I trzeba było zarezerwować jakieś po prostu lokum, tak, na te dwa dni. I co ciekawe, te dwa dni składają się nie tyle z samej konferencji, co w pierwszy dzień są warsztaty, na które też się zapisałem. A drugi dzień to już typowa konferencja i po środeczku jest imprezka, taki afterek dla uczestników. W zeszłym roku odwiedziłem dość dużo konferencji, ponad 20 ich już w sumie było. Dlaczego jeżdżę na konferencje? Wiele lat nie jeździłem. Nie widziałem powodu. Nie, po prostu nie ciągnęło mnie to w żaden sposób. Ale teraz, po tych wojażach zeszłorocznych, widzę, że jest to ciekawe zajęcie. A raczej że warto jechać, warto poznawać bardzo wartościowych ludzi na tych konferencjach, bo często poznajemy bardzo wartościowych ludzi. Największą wartością z konferencji, jaką możesz wynieść, to po pierwsze jakaś inspiracja, coś, co ci się może przydać, jeżeli temat cię interesuje. Możesz wziąć jakąś po prostu z tego podstawę i później samodzielnie rozbudować wiedzę. Druga bardzo ważna rzecz, czasem może nawet ważniejsza, to jest networking. Ja już wspominałem, poznajemy bardzo wiele interesujących i wartościowych osób, które w jakiś sposób nas później inspirują, mogą nam pomóc, jeżeli zajdzie taka potrzeba, i bardzo często chcą się dzielić wiedzą i dzielą się tą wiedzą nie tylko na konferencjach. Przez te konferencje wszystkie udało mi się poznać naprawdę wartościowych ludzi interesujących z polskiego świata IT i powiem, że nie żałuję i będę jeździł na konferencje, jeżeli tylko będę miał ochotę, potrzebę, chęć, możliwość. I też bardzo chcę występować na konferencjach. Jest to stresujące, jest to trudne, ale mam taką olbrzymią potrzebę, żeby to robić. Tak to już jest. Złapałem bakcyla i mnie wziął. Te naklejki też z niczego się nie wzięły. Tutaj mamy Programistok. Według mnie jedna z najlepszych, jak nie najlepsza konferencja w Polsce. Rzemiosło z Rzeszowa. Jest to konferencja z mojego rodzimego regionu. Dalej mamy Boiling Frogsy. Konferencja, która niedługo odbędzie się też we Wrocławiu. .net conf.pl. Konferencja całkowicie online. Udało mi się dwukrotnie wygłosić konferencję. Świetna konferencja w Bielsku Białej. Barbecue for IT. W plenerze na stadionie sportowym. Świetna sprawa. Tutaj jest konferencja z Zielonej Góry. Greenfield Conf. Też dobra konferencja. Pierwszy raz odbyła się w zeszłym roku. I naprawdę wydaje mi się, że jest wartościowa. Co możemy tutaj jeszcze zobaczyć? Ponownie Programistok, byłem dwa razy. Geek Week WRO. To konferencja, która odbywa się w Wrocławiu, całkowicie darmowa. Co my tutaj dalej jeszcze możemy zobaczyć? Tutaj mamy WrotSharpa, na którego w tym roku też udało mi się dostać.
Isaac Folty, nowa konferencja w Polsce, w całej Polsce organizowane są właśnie te konferencje. Nie wiem, czy coś jeszcze tu ciekawego mogę pokazać. Tu jest Ceneo Geek Speak organizowane we Wrocławiu. Też za darmo można się udać. I na tą chwilę tu chyba... O! Jeszcze oczywiście Trzej.netos. Też bardzo dobra konferencja. Z tego co wiem, w tym miesiącu jest też jakiś meetup organizowany przez chłopaków we Wrocławiu. Można pojechać. No i to chyba tyle z tych tutaj widocznych. O, jest też Core Dump. Core Dump to jest konferencja w Krakowie. Odbywa się pod koniec roku. I organizowana jest przez ekipę, która organizuje Sekwolty. Dwudniowa konferencja. Bardzo interesująca sprawa była, bo w tym roku, w zeszłym roku taka impreza pomiędzy pierwszym a drugim dniem odbywała się na Barce, na Wiśle. Kariera IT. Jest to konferencja, która jest organizowana... Gdzie jest ostrość? Organizowana w całej Polsce i związana jest właśnie z poszukiwaniem pracy, ale naokoło tego całego zbierania CV-ek i tak dalej jest po prostu możliwość zobaczenia ciekawych prezentacji. Dwukrotnie udało mi się wystąpić na tej imprezie. No i chyba tyle. Na laptopie mojej żony jest to w sumie bardziej widoczne. W tym roku zapewne dojdą kolejne konferencje. Kończąc dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że w jakiś sposób może Cię zainspirowałem, może zachęciłem do wyjazdu na konferencję w swoim otoczeniu. Jeżeli nie na konferencję, to na jakiś meetup też warto pojechać. Jest tam dużo bardziej luźna atmosfera, ale oczywiście też można spotkać wartościowych ludzi i posłuchać ciekawych prezentacji. Na dzisiaj już kończę i myślę do zobaczenia jutro. A jutro czeka mnie bieg na 10 km, więc będzie ciekawie. Na razie.